Dzień dobry, witamy Państwa. Dzisiaj 12 września 2021 roku. Mamy dzisiaj mecz PKO Ekstraklasy i Piast podejmie Zagłębie Lubin. Parę innych pytań zadamy ludziom, m.in. jak spędzili wczorajszy sobotni wieczór, żeby dzisiaj być tak wcześnie na meczu. Wjechał catering, więc my też zabieramy się do pracy. Wjechał catering w najlepszym wydaniu. Dzień dobry, tak, hotel Wajnowski, restauracja portowa. Widzę, koszulka też przygotowana. Tak, jest, wszystko jest. Dwa GKS-y, zjednoczony GKS. Zjednoczony. Jak tam dzisiaj? Co będziesz dzisiaj serwować? Sąsiadko, przywiozłem catering. No i w sumie tam jakieś takie różne obiady, wiadomo, jakieś takie... No bo na niedzielę rano to najlepiej... Co niedzielę rano jest najlepsze po sobotniej imprezie? Rosół. Najlepszy catering od Malinowskiego. Pyszny rosół. Rosołek, nie? Rosołek, dobrze pan słyszał? Tak jest, bo to niedziela, nie może być inaczej. Cześć Ela, co tam robiłaś dzisiaj? A nic jeszcze szczególnego, teraz idę po ramkę na Instagrama. A wczoraj na imprezie gdzie byłaś? A byłam na Mariackiej, ale to w piątek. A, to przedłużyło się do niedzieli rano, ale wyglądasz świeżo, więc jest dobrze. Cześć ekipa, co dzisiaj jest? Mecz. Jaki? Bez Zagłębia. I pani od eventów, jakie mam niespodzianki dla naszych najmłodszych, proszę zdradzić. To się dowiedzą najmłodsi, jak przyjdą na stadion. Dobry. To pierwszy, ten lepszy. Dobry. Czerwony samochód, czerwone koszulki. Dzień dobry. Wy jesteście tak w dress code obrani, tak panowie? Tak, dokładnie. Jakiego meczu się dzisiaj spodziewamy? Widowiskowego. Jest pan główny arbiter, więc nie przeszkadzam. Gotowi, tak? Tak jest. Pogoda fajna? Ma być fajna. A taka pora na przykład na mecz 12.30, szybciej w domu będzie. To jest trochę gorzej niż pora. Nie no, dobra, kościołowo-obiadowa. Okej, okay, to życzę wam dobrego. A pan Tatarak z nami dzisiaj znowu jest. Tak dla odmiany. Cześć Michał. Cześć. Cześć. Nie tylko mi kamery na sobie. A ty czym się zajmujesz na meczu? Zwolnieniem Bartosza Torowskiego. No jest telefon komórkowy Samsung A51. I żeby co powiedzieć? Żeby do żony pisać na meczu. Dobrze. A tak serio? A tak serio? To co? To jest smartfon. Ale po co? Nie nadążasz na tego. Dobry. Dobry. Wyglądacie trochę jak podróżnicy tacy w czasowicę trochę. Jakiego meczu się spodziewamy i co to za szaliki, proszę pani? Szaliki dla dzieci, proszę pana. Oczywiście wygranego meczu. Dziękuję. Kamil, co robisz? My przygotowujemy bilety dla rodzin naszych piłkarzy. Dobra. No cześć! Cześć! Po co przyszłaś? A tak sobie pooglądać. I co sobie? Toalety? Nie, chyba nie toalety. Nie, nie. Pokoje tutaj sobie pooglądam. Gdzie idziesz, Basia? Do... przywitać się. Z kim? Z szefami. To idę za tobą. To zapraszam. Dziękuję. 90, godzina 12.30 meczu to chyba dobra godzina, nie? Popatrz, zawsze tak wygląda, szefów nigdy nie ma. Jak nie ma, oni biegają, przed chwilą widziałem. Max miał urodziny, chciałem, żebyś mu złożyła urodziny z tego powodu. A urodziny, żeby mu złożyć, życzenia. To złożę mu. Ale widziałam, tak, tak? Widziałam. No, to złożę mu jeszcze przed kamerami. No tylko, że nie wiadomo kiedy przyjdzie. Za chwilę będzie. Dobra, to zaczekamy. Cześć dziewczyny, co robiłyście wczoraj wieczorem? No na spokojnie. No bo dzisiaj 10 rano i trzeba być już w pracy, tak? Dlatego na spokojnie. Czyli co to znaczy na spokojnie? No, czyli nic ciekawego. O której wróciłaś do domu? No, 18. No, to luz. A ty? No, o 12 byłam w domu. Czyli zdążyłaś przed meczem, dobrze. Zdążyłam. A ty, Basiu? O której wróciłaś do domu? Wczoraj. Tak, sobota była wieczór. No, dzisiaj. Wiesz, ale to ten, no. Ale wyspałaś się. Czy mu kijasz wszystko za to, tak, 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 tak. To czekamy na Maxa, dzięki. Pan jest tym człowiekiem, który... To ja, dzień dobry. Kilka lat temu materiał z Wisłą, robiliśmy tak. Was, pan jest dalej kamerzystą, czy już pan awansował? Nie, jestem dalej, tylko kanapy. Już dawno mnie tutaj nie było, bo jakoś... Świetnie pan wygląda, powiem, troszkę jak ten zespoł kombi trochę ten. No może nie. Nie, to mu, ale po prostu, kurczę, im dalej w las, tym lepiej pan wygląda, powiem panu. Dziękuję panu serdecznie. Czego pan się dzisiaj spodziewa tym meczu? Zazwyczaj było tak, że jak ja byłem, to Piast wygrywał. No to mamy nadzieję. Więc myślę, że wygra. Muszę dokopać do tych kulis, to były kulisy z Wisłą Kraków. Tak. To był duży mecz, pan powiedział. Tak. Piast z Wisłą to jest duży mecz. Duży mecz, czyli jest więcej kamer. Jeżeli to jest duży mecz, to chyba jest około 17-18. O, na przykład Steadicam. Steadicam jest to kamera
na specjalnej uprzęży, którą człowiek zakłada na siebie. Ta uprzęż powoduje to, że można biec kamerą, a kamera płynie. Super. Uwielbiam to. Za 8 sekund wychodzimy. Dzisiaj też jest duży mecz? Dzisiaj normalny mecz. Jest taka sprawa jeszcze, że Zagłębie troszeczkę na ostatnich swoich meczach troszeczkę kulało, więc to nie będzie łatwy mecz, bo będą chcieli na pewno chłopaki coś pokazać. Dokładnie, zobaczymy. Słyszałem, że ty jesteś grafikiem Piastogliwice, chciałem cię zareklamować. Podobno. Cześć Wojtek. Witam. Jak ciężko robić te wspaniałe grafiki, dzięki którym mamy tyle wyświetleń na Facebooku? No, czasami jest ciężko, bo pracuję pod presją czasu i bywa tak, że jest dużo stresu, ale myślę, że radzę sobie w miarę dobrze. No tak, ostatnio byłeś tutaj, było 4-3 i co chwilę bramka padała, nie wpadała, ty musisz robić ten scoreboard na bieżąco, no tak? Tak, było ciężko wtedy. No a teraz się szkoła jeszcze zaczęła, z tego co wiem, bo ty też się uczysz cały czas, więc no ciężko masz, co? Ale jest to pogodzone tak, że szkoła jest do południa, a po południu praca. Dobra, chcesz kogoś pozdrowić? Mamę, tatę i rodziców. Gabryś cię ostatnio pozdrawiał. No właśnie. Bo ty grałeś z nim w piłkę razem. Dokładnie. No i widzisz. Stary kolega z gimnazjum. No zobacz, on skończył jako piłkarz, ty jako grafik w tym samym klubie. To jest niesamowita historia. Los jest przewrotny. To co, życzę ci dzisiaj udany grafik. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dobry dzień dzisiaj przed meczem. Bardzo dobrze. Dobrze, wygramy? Oczywiście, zawsze. Dziękuję. Gdzie był pan wczoraj na baletach? Bo jest sobota rano, wieczór, przepraszam, a dzisiaj jest niedziela rano, więc przypuszczam, że ciężko było wstać, co? Na 10 nie, do pracy. Nie, nie jest ciężko wstać. Jest uparzał? Powiedz, jaki wynik ty stawiasz? No ja chcę wygraną dzisiaj. Wygraną. Pan ostatnio wstawił nam. Które miejsce zwycięstwo? Remis zrobimy. Nie. Jak nie? Proszę o zwycięstwo dzisiaj. Proszę o zwycięstwo. 3 punkty. Na imprezie wczoraj pan był? Czy na imprezie na Śląsku. Aha, na tam, stadionie. Tam 1-0. Gratulacje, no, taki kibic Śląska. No, także u nas padło fartem i słyszałem, że bramka kontrowersyjna, ale jest, tak? Jaka to kontrowersja? Jaka kontrowersja? Ukaże robił na gwizdek. Dokładnie, to gratulacje dla Śląska. No. Dziękuję. Zobaczymy, co będzie dalej. Czekamy na naszych, tak? Mhm. I witam najlepszych wolontariuszy Piasta Gliwice. Cześć, przedstawcie się szybko. Imię? Damian. Cześć. Szymon, hej. Kacper. Cześć. Marcin. Cześć. Przedstaw się. Ale też wolontariusze? Tak, tak. Cześć. Imię? Bartek. I? Julia. Miło was widzieć. Życzę wam miłej, przyjemnej pracy. Trzymajcie się. Patrycja, co się już działo? No, ja będę sprzedawać pod sektorem gadżet. A ty? A ja coś nakręcę TikToka, a na razie wydaję jeszcze akredytację, więc... Dobra. Nie! Tak. Dzień dobry. Dzień co dobry. Pani dzisiaj robi tak wcześnie o tej godzinie? No niestety musiałam bilety wjechać kupić. Jak dzisiaj, niestety? Że dzisiaj, a nie wczoraj. Aha, a wczoraj była impreza, dobre balety czy nie? Pewnie, że tak. Okej, okay, to udało się wstać bez problemu? Pewnie, pewnie. To widzimy się na meczu, tak? Pewnie. Który Damian. Sektor? N. N, to może się zobaczymy. Do widzenia, dziękuję. Widzę, że ekipa jest mocna dzisiaj. Gotowości jesteście? Tak. O której na mecz przyjdziecie? Czy już zostajecie teraz? Nie, już zostajemy. Już zostajecie? 2 godziny przed meczem? No pewnie. No to życzę wam w takim razie udanej zabawy na strefie kibica, bo tam mała niespodzianka lub tak? Kilka niespodzianek na was czeka. Tak? Dzięki. Dobra, jak masz na imię? Bartosz. Cześć. Imię? Mikołaj. Marta. I Dorota. Dawno pana nie widziałem. Był pan zabiegany przed meczem, co? No cały czas. Ja też. No to co? Cały życzę czas wam... ciężko, ciężko. Ale będzie bezpiecznie tak, dzisiaj, tak? Spokojnej pracy, tak. Mamy takich młodych wolontariuszy, którzy pomagają, co? Tak, tylko co będziecie robić? Ala musi, no strefa, gdzie, jaka strefa, Ala, powiedz panu. Dziecięca. Strefa dziecięca. Strefa dziecinna, pomagamy tam, przy czym? Przy rozgrywkach, jak tak. Dzieci grają, nie? Sędzia gotowy. Ala jest sędzią, okay. Pilnuje dzieciaki. To same gra. Karetka przyjechała z Zabrza. Co teraz? O kurde, jadą. Tak jak 3 punkty przyjechały z Zabrza ostatnio.
Chodź, ja się pokażę szybko. Ale musisz wejść ze mną na sekundę. Idę, idę. Chodź. Dawaj, dawaj, za mną. Dawaj za mną. I spotkanie po latach, proszę państwa. Siema. Jak tam? Dobrze. Jeden spotkał się tutaj jako grafik. I co ocenisz? Jak ocenisz to spotkanie? Bardzo dobrze, dużo się tu kolega zmienił. Na pewno bardziej to dorośla niż ja. Ja dalej wyglądam tak, jakbym w gimnazjum. Dokładnie. Wojtek akurat nic nie zmienił. Co ty tu robisz, Basiu? Dobry. Drugi nasz grafik, dzisiaj jest zbiórka grafików wszystkich, nie? Pan rzecznik przy przygotowaniu przygotowanym mu. Basiu, co u ciebie? W porządku. No nic. Cześć dziewczyny. Co pan zagaduje dziewczyny, co? No. Co to za zagadywanie? To rozmówki, widzę, mamy nowe logo. Pokażcie nowe logo, jak wam się podoba. Jak biznes? A, nie zauważyłyście. Fajne? Fajne. Może być. Ej, widziałaś nowe logo? Nie. Jak biznes klubu? No to sobie zobacz. No to obróć sobie, no. Obróć sobie. Ja mam z tej też. Jak ci się podoba? Fajne. Tak? No, gliwickie mocno. Chodź, pokażę ci zaraz graficzkę, która to zrobiła. Będzie o grafikach porozmawiać. Basia, chodź na chwilę. Basia, chodź na chwilę. Kto tworzył? To jest Basia, nasz grafik, ona stworzyła to logo. Ja też jestem Basia, miło mi. Mi też jest miło. Ale Basiu, fajne jest. Fajne logo. Chodź zobaczyć, widziałaś już czy nie? Nie. Jest premiera nowego logo, które zrobiła nasza graficzka Basia, tak? Fajnie. A miało być takie proste po prostu, rozumiem? Tak, tak. Udało się. No wiem. Jest naprawdę. Basia jest skromna, więc... Bardzo nam się propsujecie? Tak, tak. Bardzo. Dobra, Zdecydowanie tak. Jedna powiedziała, że może być, to była ta. Jedna jest przepiękna. Ta powiedziała. No. Zawsze tak mówię. Tylko żartowałam, okej? Okay? No, dobrze, dograliśmy poprawkę przynajmniej. Cześć młody. Siema. Kiedy zagrasz w pierwszym składzie? Jak będę wystarczająco dobry, to wtedy. Pokazujecie to, że mimo, że gracie dobrze, awansujecie tam w drugiej drużynie naprawdę super. Jesteś blisko drużyny, ale nie jest tak prosto właśnie w zawodzie piłkarza dostać się na ten szczyt. Tak, trzeba ciężko pracować, to na pewno, bo samo nic nie przyjdzie, nie? Kolejka, także, konkurencja jest niesamowita. O jest. Nie ma co tutaj dyskutować, ale trzeba robić swoje i iść do przodu po prostu. Czekamy, cierpliwość, tak? Kuba Szmatuła pokazał zawsze w opłacach. Tak jest, dzięki bardzo. Co to? Do trenera. Dwa mecze po 90 minut, Arię. Dokładnie. Dzisiaj kolejne 90 przegrałem. Jak tam po powrocie? Dobrze. Jak to jest w ogóle, jak jesteś na kadrze? Wirus FIFA cię nie dopadł, tak? Nie dopadł. Rozumiem. Ale jak to wracasz, mówię o wirus FIFA, to ten wirus, kiedy ktoś wraca z kadry i ma kontuzję, to jest to. Nie dopadł. Nie dopadł się. Jak to jest, jak się wraca z kadry, tak od razu takie zmiany, odpocząłeś czy bardziej? Odpocząłem. Dostałeś bardziej tam do... Było ciężko, ale odpocząłem. Dostałem jeden dzień na regenerację w klubie i teraz już na pełnych obrotach. Dobra, to nie przeszkadzam. A wy? Odpocząłeś? Mini, jak go się dopytać. Nie, nie lubisz mówić. Dlaczego? Słuchasz sobie czegoś? Tak. Czego? Ja już koncentruję się. Czego słuchasz? Czego? A ty czego? No ale czego słuchasz? Ja niczego. Co powiedziałeś, że co słuchasz? Możesz zdradzić? Tak? No. Jademy na ryby. Cześć. Hej. Jak tam dzisiaj? Bardzo dobrze. Co słuchasz? Czego słuchasz? What are you listening to? I'm listening more rock before the game. What? Rock before the game. Some titles? AC/DC. Some titles? AC/DC? AC/DC. Highway to Hell. Okay. This time is okay for you? Perfect. I like Sunday 12:30. I played a lot. Sunday 12:30, so thank today. You. Good luck. Widzimy się ponownie, on wziął 3 punkty, tak? Ojej, witamy. Szukamy pierwszej bramki dla Zagłębia. Nie. No. Chyba, że honorowej, dobrze? No chłopcy muszą się kiedyś odblokować, ale nie wiem, no ja liczę na zwariowany mecz, bo nie wiem, jakbyśmy wzięli 5 najbardziej zwariowanych meczów w tym sezonie, to pewnie 3 odbyły się tutaj na Okrzei, każdy, czy z Rakowem, czy ze Śląskiem, czy z Wisłą Płock, niezależnie czy kończył się happy endem, czy bez happy endu dla gospodarzy, to były fantastyczne widowiska i tego się trzymajmy dzisiaj. Dwie legendy Rymu Chorzów, teraz Piaście, Gliwice. Co mam tutaj powiedzieć, co mam tutaj powiedzieć?
Co ja mogłem zapamiętać? Same dobre rzeczy. To jest, co ja mogłem... To mu Dariusz zawalił. Słuchaj, te historie, co opowiadałeś, których nie było w ogóle. Dobrze, no zwłaszcza, że jest niedziela rano, więc po sobocie musi być wariowany. No tak, są ludzie, którym nie pasuje taka pora, ale to są nie są to profesjonalni piłkarze z Polski. Ci, którzy dzisiaj wybiegną, na pewno pokażą nam fajną grę. Myślę, że będzie coś innego niż wczoraj w Grodzisku Wielkopolskim, bo rzeczywiście ten mecz o 12.30 był lekko słabostrawny, tak bym to powiedział, ale dzisiaj będzie zupełnie inaczej tutaj w Gliwicach. Słyszałem, że bilety mimo takiej wczesnej pory rozeszły się jak bułeczki. Chyba 2 godziny temu zostało 600 wejściówek, więc teraz pewnie zostało tylko 25. Bardziej martwię się o formę kibiców, jak będą wyglądali po sobotnich wojażach. Gdzie oni jeździli? By na imprezie pewnie. Tam. A dzisiaj Rosu jest serwowany. Rosu najlepszy. Dziękuję bardzo. Cześć, Tariusz. Cześć. Jak się masz? Dobrze. A ty? Bardzo dobrze. Jest to buen tiempo para jugar el fútbol? Perfecto. Dzień dobry. Chciałem tylko zapytać o ostatnie słowo przed meczem. Wiesz co, myślę, no, żeby to był dobry mecz. Bo dzisiaj się już nie wyjdzie. No wiem. Ma się chrapo nie pchać do wolnego. Panie Marcinie, to zaszczyt z panem rozmawiać tutaj. To co się reprezentant dzieje? Polski. Wiesz co, ja teraz tak z sentymentem patrzę na młodego Mosura, nie? No kurde, jakbym tatę widział. Nie? Mi się przypomina, jak on łaził po tym ruchu. Jeszcze jak normalnie identyko, nie? Sylwetka ta sama, te ruchy. Ciekawe, czy bajerka ta sama, nie? Jest bajerka ta jest, sama. Jest, nie? No, jest. Dlatego z TikToka tak nam prowadził. O! To myśmy jeszcze nie wiedzieli, że coś takiego będzie nawet. Z tatą rozmawialiśmy po meczu w kulisach, jest właśnie. Tato też czekał tu po meczu w Zabrzu, z Zabrzami. No mówi, że to dobry ruch, a pan jak ocenia w ogóle tę postać tutaj właśnie w Gliwicach? Jednak z Legii przychodzi tutaj. Dobrze, no, to się takie transfery się tu sprawdzają. No. Czerwiński, Jodłowiec, także. No zobaczymy, niech się przebija, nie gra, swoje szanse dostanie. A jak wszyscy wiedzą, trener Forna Ligi, jak już kogoś namaści, to już później tylko rośnie, nie? Także... A Conci? Spotkał się pan z Conci Martinem? Jeszcze debiutował przy mnie. Tak? No, były takie akcje w ruchu, ale proszę nie pytać o cokolwiek w jego temacie, bo nikt nic nie wie o nim. Nikt nic o nim nie wiedział nawet wtedy. Ale dzisiaj już jest ten. Już jest inny. A sam mecz, jak nasza Ekstraklasa pokazuje, Zagłębie tutaj tylko na razie 6 punktów, miejsce spadkowe aktualnie. Piast niby mój urwany faworyt, ale to jest Ekstraklasa, no prawda? Właśnie, to jest nasze podwórko, nasza Ekstraklasa, tu się będą działy różne rzeczy. Wiesz, dla nas tam z góry będzie fajnie, jak będą emocje, nie? A nie nuda. Ich będzie jak najwięcej goli, myślę, że będzie spoko. Ostatnie pytanie, gdzie pan teraz mieszka? Bardziej Śląsk czy bardziej Kraków? Jedno? Nie, ja tu jestem, w Bikowie mieszkam sobie. Aha, tam gdzie Rahim z Paktofoniki. Na niebiesko można powiedzieć. No to miło pana widzieć, no, pana blisko. Mogę zajrzeć? Bazgrze strasznie. Co to za bazgroły? A tutaj jak wiesz, chcesz powtarzać, że wchodzi ten zajc, od razu go rzucają do pierwszego składu, na dziewiątce. Dobra. Nie, to jest... Stresuje się pan? Bardzo. To jest świetna praca, na żywo pan idzie i nic pan się nie zmienia. Nie, ale to jest naprawdę sudoku lepiej można rozwiązać niż rozszyfrować, co tutaj napisałem. Na pewno będzie dobrze, trzymam kciuki dzisiaj. Chcecie jakieś moderacje? Jeszcze raz, niech pan to powie przed kamerą. Panie speakerze, że kiedyś nagrywałem więcej speakerów, tak? No, trudno. Wasz czas już minął w kulisach. O kurczę. To kiedyś tam przyjdę, jak pan się ostrzykł. Tak powiem się bomba. Zobaczymy. Zobaczymy. Może kiedyś was odwiedzę. 59, 100 schodów, żeby się dostać do speakerów, bo marudzą, że ich nie ma w kulisach ostatnio. Zatem będą dzisiaj. Ja mówię, jak masz młodzieżowego reprezentanta Polski, stopera, to czemu nie ma wchodzić, nie? No, bo Mosur za Czerwińskiego, nie?
tyłu. Ja jestem ogromnie szczęśliwy, że w końcu po wielu, wielu miesiącach najlepszy nagrywacz kulisów w Piaście Gliwice pojawił się wśród speakerów. Jesteśmy ogromnie radzi, panie Bartku. To jest dla nas wyjątkowa chwila. Bardzo za nią dziękujemy. 100 schodów pokonałem, żeby do was spać. Tak, tak. A podobno ja też powinienem pokonywać tyle schodów, żeby trochę lepiej wyglądać, ale no cóż. Dobrze pan wygląda. Ale pan jest młodszy ode mnie. A pan był podobno fryzjera specjalnie. Tak, specjalnie byłem fryzjera. Ten mnie pan zmobilizował, że tu wejść na górę. No, specjalnie byłem, żeby odpowiednio wyglądać. Skończyły się czasy, że się do fryzjerów nie chodzi i się samemu człowiek nie obcina. Stojny pan dzisiaj jest. No tak, właśnie starałem się. No, nasze fanki będą bardzo zadowolone. Trochę jestem zaniepokojony eksperymentalną linią obrony, ponieważ nie gra dziś ani Kuba Czerwiński, ani Kuba Holubek. Ale z drugiej strony mamy przecież w kadrze utalentowanych następców. Nie przegraliśmy tutaj od 2016 roku, a 9 ostatnich meczów niestety, albo stety dla nas, a niestety dla Zagłębia, nie zakończyło się zwycięstwem miedziowych. Optymistycznie. Jeszcze jedna rzecz istotna, właśnie to co mówił już Andrzej. Ja bardzo czekam na debiut Ariela od pierwszej minuty. Mówię, młodzieżowy reprezentant Polski. Chciałbym, żeby jego kariera potoczyła się nie gorzej niż kariera Kamila Glika. Przypomnijmy sobie, że on w zespole Piasta Gliwice debiutował w podobnym wieku. No i jego kariera, powiedzmy, w tej chwili już idzie w kierunku schyłkowym, a według mnie Ariel jest na dobrej drodze, żeby powtórzyć tą drogę. Bardzo mu kibicuję. Glik zatrzymał Anglię, więc Mosur zatrzyma Zagłębie dzisiaj. Ja jestem raczej pewny, że się wstydzić nie będziemy tego zawodnika na boisku. Zaintrygowało nas to, że Zagłębie Lubin przywiozło nawet własne rowery treningowe. Zaintrygowało nas, że Zagłębie Lubin przywiozło własne rowery treningowe. Nie przywieźliśmy swoich, tylko pożyczyliśmy dzięki wspaniałym kolegom z Piasta, pożyczyliśmy 3 sztuki, albo pożyczymy 3 sztuki, jeśli Marek wyciągnie. To na pożyczonych się lepiej jeździ chyba, oczywiście, nie? Oczywiście. Nie umiemy na normalnych, co będziemy jeździli na stacjonarnych. Chcielibyśmy wam życzyć 3 punktów dzisiaj, ale nie możemy, no. Jesteście świetną ekipą. Jakbyś był w porządku, to byś życzył. Dobra, to co, remis? Ale nam remis dużo nie da, panowie. Remis się nikogo nie urządza. Każdy o 3 punkty. Dobra, to nie przeszkadza wam, panowie. To jest ten słynny wóz VAR? Tak, to jest ten słynny. Mogę zobaczyć? Proszę. Mogę pokazać wóz VAR, tak? Ile to jest? 6 ekranów? 6. Czyli 6 powtórek jednocześnie mają nasi sędziowie, tak? Nie. Mają powtórek różnie. Po dwie no, za ekran na sędziego. Z reguły 4 mają wkład, ale jak aha, przyglądają się sytuacji, to mają na pełen ekran. Okej. Okay. Jest... ja widzę wszystkie kamery. I dostarczacie to wy, jako telewizja, jako Live Park, ten wóz VAR. To nie jest ich sędziowski. To jest PZPN-u własność. Aha. Live Park to obsługuje. Dobra, takie mają przyciski do przewijania sobie i powiększania pewnie, tak? Ultra ciekawe. Oby dzisiaj, jeśli ma się przydać, to na plus. Dzień dobry. W życiu nie widziałem tak wysokiej pani z ochrony. Ile pani ma wzrostu? 1,80 m. To ubiera pani szpilki przy swoim facecie, czy nie? Nie, bo mi sięga do pasa. O nie. Proszę sobie raz ubrać, no, choć ją pewnie... Dobrze, na następny mecz ubiorę. Pozdrawiamy, super, jesteście ekipą. Chciałem wam podziękować za waszą ciężką pracę. Miłego meczu. Co pan tak wcześnie robi przed meczem? Czekam. Pan jest wierny kibicem jednak, co? Z Wałbrzycha. Z Wałbrzycha? Przyjechał pan, a pana Zagłębia czy pod Piasta? Nie, pod Piasta. O kurcze, no to dziękujemy za Wałbrzychowi, że ściska do nas kciuki. Nie mam. O, powoli. Jak się nazywacie? Patrycja. Zuza. Fajnie, że jesteście z nami. Dzisiaj można sobie taką zrobić zdjęcie w tej ramce, tak? Tak. Dobrze, kogo chcecie pozdrowić? Znajomych, rodziców. No, strefie rodzinnej. Ma pan chwilę spokoju, tak? Tak, tak. Dziecko sobie coś tam zagra. Oko w prawo na dzieci, oko w lewo na mecz. A pan, rozumiem, rozwiązuje krzyżówkę, czyli tak. Łami główkę, tak? Tak, tak, tak. Udało się panu? Karol dotarł do szalika. Tak. Ło, piórniki dostaliście. No ja nie, ale młodzież. Młodzież dostała opakowania i wszystkie rzeczy związane ze szkołą, tak? Tak. Dobra. No to co, pokolorować też trzeba będzie coś dzisiaj, co? Już pewnie się urwie. Dobrze.
Na razie WF. To zapraszamy wszystkich, wszystkie dzieci zapraszamy do gry na naszym sektorze rodzinnym na 2 godziny przed meczem, tak? Tak jest. To jest wasza strefa, strefa młodego kibica. Dziękujemy też kibicom za wsparcie w zrobieniu tej grafiki. Super. Jak się podoba grafika? Cześć kibice, czeka na was dzisiaj duża atrakcja, przede wszystkim wielka grafika pod tytułem Strefa Młodego Kibica. Zaraz będziemy robić zdjęcia. A ja widzę, pan koszulkę już nabył nową, naszą czarną. Jak się nosi? Super. Poleca pan? Tak. Dobrze, nie sprała się jeszcze tu jeszcze nic. Nie, drugi raz. No, wygląda dalej świetnie, dziękuję. Wstaliście dzisiaj specjalnie, żeby być tutaj rano. Jak najbardziej. Kosztem wczorajszej imprezy sobotniej? Jak najbardziej. Czy nie, czy jednak wstaliście jak na mecz? Nie, nie, jak na mecz. Na świeżo żeśmy wstali, pełni sił do pracy. Już ma stadion. Dobra, to życzę wam dobrego. Bo słyszę, że... Tutaj. Cześć. Cześć. Z kim rozmawiałaś? Z kolegą. O czym? Żeby mi kupił wodę. Dobrze, udało. A, bo impreza wczoraj była. Ciężko było wstać na mecz. A bilety gdzie można? No. Co myślisz? Co myślisz? A z drugiej strony tam? Cześć. Cześć. Jak na razie? Dobrze, dobrze na razie. Ruch mały, ale jest dobrze. Rozkręcamy się. Cześć. Co tu robicie dzisiaj? Parliamo italiano. Italiano? Italiano. Bene. Buongiorno. Buongiorno. Piast czy Zagłębie? Piast. Piast? Sempre piast. Sempre piast. Sempre. Pero de donde in Italia? Parla español. Español. Eres español. ¿Tú eres española? Un poco lo hablo, pero no lo dónde, soy. ¿De dónde sois exactamente? Milano. Vacaciones. Holidays. Holidays, yes. Ok. Inglese. Yes. ¿Por qué? ¿Familia? Nonni. ¿Nonni? ¿Qué es nonni? Grandmother. Ah, abuela. Sí. Tutaj. Super. To miłego mecz. Have a nice... Grazie. Okay. Ciao. Komentatorzy? Dobra. Co tu się dzieje, opowiadaj. Nic się nie dzieje, tu się pracuje. A oglądacie jakieś kamerki z góry, o co chodzi? Co to za kamerka? Przy kamerze. A to jest wykrywacz ruchu. Tak, dokładnie. Dobra. To liczy kilometry zawodnika. Jakbyście mieli państwo kiedyś możliwość bycia tutaj na stadionie, na dachu widać radiostację gliwicką, wieżę kościoła Bartłomieja, oczywiście naszą wieżę tutaj ciśniej, a tam dalej już centrum i nawet katedrę, więc jak jest ładna pogoda, to piękne widoki. No i oczywiście widać naszą piękną grafikę. Gliwicki Klub Sportowy i co się dzieje tutaj. Cześć Ola, do kogo tak brałaś? Dla ciebie. Dla ciebie kibicu, który będziesz to oglądał, nie, jest z nami tak... Ola. Cześć. No idealnie. Idealnie taka pogoda. Tylko dobra? Wygrać do domu. Dokładnie. Jak się ładnie cię obrała Ola? Bartusz, to ja widzę... miałem coś powiedzieć. Dla naszych kibiców tak się obrała, którzy oglądali. Panie kierowniku, czy wszystko jest pod kontrolą? Wszystko, boisko świetnie przygotowane, myślę, tylko grać. Grać, wygrywać. Tak. Ale na rowerze, na mecz, Łukasz, ale jak to? Jeszcze po jakiś kurczę wertepa. A nie, to elektryczny, to się nie liczy. Co to nie, ma nie, być? Liczy się. To co jest, to ma być? To jak ty chcesz o formę dbać? To jest oszustwo i to jest jakby takie, no, pozoranstwo trochę. No strasznie, że niby tam taki... wjechałem po bocz, pochlapałem botem i jestem... Jest, ale spodnie czyste, skarpetki czyste. Błoto w sprayu. To jest. Łukasz Siódmok. Fulko System. Fulko System, piąte LO, Marek Rafalski. Może też tak być. Pozdrawiam Marka? Pozdrawiam Marka. Pozdrawiam cię, Marko. Okay. Łukasz, co z ekipą 4GT? 4GT ma się dobrze, żyje i funkcjonuje. Pozdrowienia dla całej ekipy, szczególnie dla Marka. Karolina, jak spędziłaś imprezę urodzinową Kamila? 9 urodziny. Bardzo fajnie. Było dużo gości, więc fajnie się bawiliśmy. Zdążyliście na mecz?
Tak. To dobrze. Kamil, wszystkiego dobrego. Dzień. Widziałem, cały internet chudszy od tego, że dzisiaj Piast Gliwice ma twoje urodziny 3 punkty zdobyć, albo przynajmniej ładnie zagrać. Tak. Thank you.
1-0? Przygotowałeś sobie już? No. Przygotowałeś sobie, panie grafik? Na to nie wolno patrzeć. Tutaj jest to. Koniec meczu 0-0. Dobra. Mam nadzieję, że tak się nie skończy. Czekaj, ja ci pokażę, jak się skończy. Że jednak byśmy miał więcej roboty, co? 1-0. Dobra. A kto strzeli, to nie wiem. To proste te grafiki. Proste te scoreboardy. Klikasz sobie dwa razy i zrobimy. To i tak był dobry mecz. Co? Za dzieci? Moje. Nie wszystkie. Sokolski mieli za dużo miejsca, przez nich wszystko przechodziło. Ten mecz był taki na remis, wydaje mi się, chociaż będę go musiał obejrzeć na spokojnie. Trudno coś sensownego powiedzieć, kiedy dostaje się bramkę na kilka sekund przed końcem. Wydaje się to nieprawdopodobne, natomiast na pewno nie był to nasz jakiś wielki mecz w naszym wykonaniu. Na pewno problemy, które nas dotknęły przed meczem czy w trakcie meczu, mogły mieć wpływ na naszą postawę, ale i tak uważam, że grając te 90 parę minut
gdzie jest remis, no to trzeba dołożyć wszelkich starań, koncentracji, że jeżeli już nie da się wygrać tego meczu, to trzeba po prostu zabezpieczyć ten remis.